Tor przygotowany, piękna pogoda, słoneczko, temperatura fajna i rekordowo szybki wyjazd na tor w tym sezonie, ale chyba nie było na co czekać. No tak, grzechem było nie skorzystać z tej pogody. Tor jest w miarę dobry, na pewno nie jest idealny, bo wiadomo, że jeszcze tydzień temu śnieg leżał na torze, ale warunki są dobre, myślę, na pierwsze treningi rewelacja. Cieszyliśmy się już od wczoraj. Ja też ledwo co spałem w nocy, bo już nie mogłem się doczekać. No mieliśmy chwilę przerwy od pitbajków, już się nam nie udało wyjechać, ale teraz fajnie, bo jeździmy już na torze chyba jako jedyni w Polsce na razie. No super, no oby pogoda dopisała i tych treningów było jak najwięcej. Ten tydzień chcemy potrenować, zobaczymy jaka będzie pogoda w przyszłym tygodniu. Jeśli nie dojdzie do przesunięcia terminu rozgrywek, to przyszły weekend już mamy zaplanowany sparring, także no nie ma co marnować czasu. No właśnie, bo to cały czas no niby jest ten Wielkanoc start, ale decyzji chyba jakby ostatecznej jeszcze nie ma, nie? No trudno powiedzieć. Gdzieś tam są głosy, że miałoby być to opóźnione o 4 tygodnie, ale jak to będzie naprawdę na chwilę obecną, nikt nic nie wie. Dla zawodników ma to duże znaczenie w kwestii no, przygotowania i wyjazdu na tor? Znaczy, no, jeśli to będzie tam miesiąc później, to wtedy nie musielibyśmy tak szybko wyjeżdżać na tor, aczkolwiek no, dużo jazdy nigdy jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Im więcej, tym gdzieś tam lepiej. Szczególnie dla młodzieży, bo wiadomo, że po zimie są gdzieś tam sztywno jadą, to widać zresztą na torze, że te jazdy trochę potrzebują. Na pierwszych treningach wiadomo, że zawsze trochę ta przerwa jest odczuwalna, ale już z każdym wyjazdem na tor jest coraz lepiej i coraz lepiej się czujemy na torze, myślę. Tak, my jesteśmy po dwóch wyjazdach każdy, no i jeszcze dużo do poprawy, strasznie dużo, jak to po zimie. Nie ma takiego luzu, jakby się chciało, ale mam nadzieję, że to już na następnym treningu, albo jeszcze dzisiejszym wróci to do normy, tak, bo przed końcem sezonu. Jest taka szybkość? Czuje się większą tą prędkość po zimie? Tak, no jest szybko, szczególnie jeszcze jeśli motor ma przysłowo, to bardzo ciągnie. Także trzeba dobrze też zębatkę dobrać, żeby było i prędkość, i też żeby się nie było trzeba męczyć. Silniki to jeszcze pewnie do testowania daleko, na razie tylko rozjeżdżenie na tym, co było pewnie w zeszłym roku, tak? Tak, na razie przede wszystkim rozjeżdżenie na takich silnikach treningowych, a na sprawdzanie i takie tam inne, to myślę, że jeszcze kilka treningów potrzebujemy. Sami seniorzy też chyba cieszą się, że mogą jeszcze rozprostować kości po tej zimowej przerwie czteromiesięcznej. No to zawsze cieszę pierwsze jazdy, bo się tęskni za tym motocyklem i no, są zawodnicy, którzy potrzebują dwóch, trzech treningów, nie potrzebują dużo jazdy, a niektórzy wręcz przeciwnie, mimo gdzieś tam doświadczenia potrzebują tej jazdy bardzo dużo, także nie ma na to reguły. Dużo pracy przy torze tutaj trzeba było zrobić, żeby był już zdatny do użytku, bo chyba prezes Górski nawet w niedzielę go bronował. Tak, nie było mnie w weekend, prezes mnie gdzieś tam wyręczył, zbronował nam, w poniedziałek go jeszcze raz zbronowaliśmy, także pracy było sporo. Myślę, że kluczową tutaj robotę zrobiło to, że śnieg ciągnęliśmy, jak te opady były bardzo duże i stąd też tej wody tyle nie dostał ten tor i dlatego jeździmy.